Siemaneczko widzowie, witam was na odcinku, w którym otworzę mojego nowego pada, pokażę wam go i zagrałem na nim pierwszą grę. Chciałem jeszcze powiedzieć, że nigdy bym nie mógł sobie na takiego pada pozwolić, jakby nie wy, jakby nie moi wspierający, więc naprawdę mega dziękuję, dzięki wszystkim wspierającym i moim widzom. Dzięki wam mogłem sobie na taki zakup pozwolić i mam nadzieję, że was nie zamęczyłem i zapraszam was do unboxingu mojego nowego pada. Dobra, więc zaczynając, otwieramy pudełko nie przedłużając. I w środku mamy instrukcję, ale to jest nieważne, odkładamy pudełko, zobaczmy główną część programu, czyli pada, bo naprawdę ja sam jestem ciekawy, jak to wygląda. Jest oczywiście tu i uwaga, uwaga, jest pad, o kurczę, jest naprawdę ładny, mega dobrze, się trzyma w rękach, naprawdę. Bardzo dobrze, że wszystko leciutko chodzi. W ogóle, jak widziałem recenzję, gałki chodzą naprawdę bardzo szybko i płynnie i to jest prawda. Guziki naprawdę leciutko chodzą i jest funkcja tutaj, widzicie, że te małe guziczki powodują, że te guziki się jakby zatrzymują w połowie i szybciej klikają, więc L2 będzie bardziej spamione, więc good. I naprawdę będzie teraz ostro z tym L2. Są łopatki oczywiście, które naprawdę też się mega dobrze leciutko wchodzą. To jest naprawdę też plus. Mam nadzieję, że będzie się dobrze lepiej robić 90-ki. Ja nigdy nie grałem na łopatkach, więc sam nie wiem. Zobaczymy. I tak wygląda ogólnie cały pad. Jest naprawdę bardzo ładny. Mi się naprawdę mega podoba. A teraz porównajmy go z padem od PS4, więc tak wygląda porównanie. Jest widać różnicę nawet w jakości, bo widzę na poglądzie, więc naprawdę porządna maszyna. I teraz zobaczmy, co jeszcze jest w całym tym opakowaniu, więc na pewno jest kabel. To jest 1,5 metra, wiem, że tego nie będziecie widzieć, ale no, kabel jak kabel, zwykły kabel, co ja będę więcej mówił. I mamy jeszcze w środku dodatkowe rzeczy, akcesoria, czyli gałki. I są 3 wypukłe, 1 wklęsła. Wypukłe wyglądają tak. No, nie lubię ich, grałem kiedyś, ale naprawdę są dla mnie niewygodne i po prostu się nie opłaca na nich grać, według mnie. Mamy oczywiście jeszcze klucz do pada, żeby go rozkręcić, żeby go było widać. Jest widać. Odkładamy. I jeszcze mam tutaj pendrive'a, który pozwala grać bezprzewodowo, lecz na nim nie będę grał, bo jest większe opóźnienie wtedy na padzie. No i tak wygląda cały zestaw. I jeszcze zobaczmy, czy będzie działać na nim Control Freak, czyli nakładka na pada. Taka, jeśli ktoś był ciekawy, to właśnie używam. Będę go zakładał tutaj, na tą gałkę, więc zobaczmy, czy w ogóle wejdzie i czy będzie pasować. Idealnie pasuje, naprawdę działa idealnie. Naprawdę elegancko. Wszystko mega ładnie działa, więc tak się prezentuje cały pad. No i co ja mam powiedzieć, naprawdę elegancki pad i teraz was zapraszam do pierwszej giereczki na nim i w ogóle jak mi się będzie na nim grać. Dobra, ja już lecę busem i się mega jaram, bo pierwsza gra na padzie i polecę sobie na agencję, żeby mieć Tomiego i jak będę miał Tomigana, to już wiadomo, że to jest easy win. No ale mam nadzieję, że w ogóle wygram, bo nie chcę was też oszukiwać, że pierwsza gra i to naprawdę jest moja pierwsza gra. No i zobaczymy, jak mi pójdzie. Dobra, nie mam złego lotu, mam chyba z tych lepszych. Kurde, nie dolecę w... Ajajaj, nie doleciałbym niestety. Dobra, ale nie poleciałem w też złe miejsce. Jeszcze mi tak dropnęło kozacko. Czemu nie PM-em? Dobra, leży. Boże, ale farta miałem. Dobra, leży drugi. Jupiter to był, koniec też. Powiedziałem, ty wniku. Nieźle na razie. Ale się wepchnąłem w typa. Dobra, nieźle. Jest fatalnie. Kto mi pomógł teraz? Zmienić mi ściany, poczekam. Ole, L2 weszło. Co jest grane? Ten pad jest za mocny, jeszcze go nie wyczuwam aż idealnie, ale jest naprawdę dobrze. O nie, to mi ganowy. Dobra, leży. Na razie naprawdę nieźle. Nie czuję tego pada
jeszcze w 100%, więc mylą mi się guziki, ale nie jest chyba tak źle. No na L2 biorę ludzi, no nie dziwię się. Ostatnio znerfili, wiecie o co chodzi. No i na IQ porobieni wszyscy. Fajnie, fajnie. Jeszcze mamy broń zniszczenia. No idealnie, idealnie się ta gra naprawdę robi. I naprawdę to jest pierwsza gra i... No, RNG weszło lekko, no RNG trochę... Boże, ale się wystraszyłem. Dobra, leż kolejne. To był jakiś bocik tym razem. Ale... Zawsze dodatkowy kill, nie? Fajnie, fajnie się ta gra na razie tworzy. Ale powiem wam, że naprawdę mam dwa razy zwolnione sensy i tak się czuję, jakbym miał normalne lub nawet troszeczkę szybsze swoje sensy. I dlatego jest tak, że zwykłe pady strefę neutralną mają wbudowaną 5, a mój pad ma 0. Dosłownie, możecie dmuchnąć na swojego pada i pyta wam ruch. To jest bardzo dobre, ale trzeba się na tym nauczyć grać na początku. Bo jak ktoś nie umie grać na tym, to ma lekki problem jak ja. Ja bym zeszło jeszcze dalej jakieś osoby, tylko chciałbym kogoś zlokalizować. To nie był bot na pewno, no. O kurde, ale bym się zabił tym RPG-em. Nie dostał tym. Ja się muszę uleczyć. Chłop z tak daleka do mnie strzelał. L2, my friend. Ja nie mogę. Jak nie umiem grać na padzie jeszcze, to L2 zawsze ratuje. No i pokchamp. Ogólnie, taką ciekawostkę wam powiem, że w poprzednim filmie powiedziałem 22 razy pokchamp. Po jedna osoba mi policzyła to i napisała. Więc pozdrawiam tą osobę. Nie pamiętam niku, ale... No, naprawdę. Dobra, widzę chłopa kolejnego. Więc go raszuję. Się bije z kimś nawet. Może ja zawrócę i po prostu zraszuję wtedy, kiedy chłop zejdzie. Co jest? Co jest? O nie! Ja nie mogę, chłop mi zbił całego kewa totalnie. Co ja teraz zrobię? Nie mogę zraszować, bo kewów nie mam. Tutaj raczej wszystko jest lutowane. No to problem mam. Tamci się ciągle strzelają i ja nie mogę. Pomogę mu trochę, już to mi żal chłopa, który jest spamowany. Dobra, zraszuję tego chłopa. Bo to mogą być free points. Nie widzę cię. Pokchamp. Flapery miał. Czemu? On się bił przez cały czas z tamtym chłopem, a mógł uciec od razu. Nie wiem, ja nie zrozumiem nigdy tych ludzi na casualach. Naprawdę. Czemu nie mogę postawić? Powinien zrobić od razu tak jak ja teraz. Nie, nie zawsze się do mnie z tego minigana strzelać. I patrzcie, taka osoba stojąca przy drzewie z miniganem, nie ogarnia w ogóle w jakim wymiarze żyje. Osoby się dojeżdża. Po co sobie marnować życie na, nie wiem, osoby, które mają hagnie. No i patrzcie, no i piccolo. Ja już masę kompletnie nie mam. Trudno, dojadę tamtego chłopa. Mamy w ogóle 9 killy. Ja już jestem spełniony w tej grze, totalnie. Gdzie ty jesteś? No chyba tutaj. A. No, jajaj, RPG-a miał, a ja masów nie miałem. Kurde, unlucky, no unlucky, zabił mnie Oro, 1, 5, 8, ale no cóż, taka życie, no. Dzięki, że w ogóle oglądaliście cały ten odcinek, bo pewnie troszeczkę długo trwa. Oczywiście polecam zostawić łapeczkę w górę ze subskrypcją, jak ktoś nie ma. No i co, no, widzimy się na następnym odcinku.